Fabian pochodził z rodziny rzymskiej. Wstąpił na tron papieski po świętym Anterosie. Eusebiusz z Cezarei twierdził, że został wybrany papieżem za szczególną interwencją Bożą. Kiedy bowiem nie wiedziano, kogo wybrać, Duch Święty w postaci gołębicy miał spocząć nad głową Fabiana. Działo się to 10 stycznia 236 roku. Pontyfikat Fabiana trwał 14 lat, do roku 250. Fabian podzielił Rzym na 7 kościelnych okręgów, diakonii. Na czele każdego z nich umieścił diakona, którego w pracy wspierał subdiakon i 6 pomocników. Wyznaczył także 7 subdiakonów, aby prowadzili akta męczenników. To on zarządził, aby stary olej był palony, a nowy co roku poświęcany Wielki Czwartek. Dbał o karność kościelną. Usunął między innymi biskupa Prywata, oskarżonego o herezję i gorszące życie. Zwołał do Rzymu synod, na którym uchwalono niezbędne dekrety. To on miał wprowadzić stopnie święceń niższych. Od czasów jego pontyfikatu zaczęto odnotowywać dokładne daty wyboru kolejnych papieży. Podjął na szeroką skalę prace budowlane na rzymskich cmentarzach. Między innymi zakończył budowę krypty biskupiej w katakumbach Kaliksta. Papież Fabian nakazał sprowadzić z Sardynii ciała zmarłych, papieża Poncjana i antypapieża Hipolita i pochował je ze czcią w Rzymie. Sprowadzenie ciał osób skazanych na śmierć mogło być dokonywane tylko za zgodą cesarza. Świadczy to o wpływach, jakie miał papież Fabian na dworze cesarskim. Za czasów Decjusza Fabian stał się ofiarą prześladowań. Poniósł śmierć męczeńską na arenie 20 stycznia 250 roku. Pochowano go w katakumbach świętego Kaliksta. Święty Cyprian w liście do kleru rzymskiego wspomina o męczeńskiej śmierci Fabiana i oddaje mu należną pochwałę. Pisze także o kulcie, jakim cieszył się papież wśród wiernych po swojej męczeńskiej śmierci. W roku 1854 odnaleziono płytę nagrobną z imieniem świętego Fabiana, wypisaną po grecku, a w roku 1915 w Bazylice świętego Sebastiana znaleziono sarkofag męczennika z napisem pochodzącym z wieku X. Fabian czczony jest jako patron garncarzy. W ikonografii przedstawiany jest w papieskim stroju pontyfikalnym lub w kapie i triarze, czasem z gołębicą nad głową. Jego atrybutami są anioł z narzędziem męki, krucyfiks, miecz i palma męczeńska. Módlmy się. Boże, Ty jesteś chwałą Twoich kapłanów. Spraw, abyśmy przez wstawiennictwo świętego Fabiana, papieża i męczennika, umocnili się w wierze, którą wyznawał i godnie Tobie służyli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe exaudimus, Christe exaudimus, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie.